Matka Pelagia mówi, że ma jeszcze rok spłat długu w banku, a wytrzyma. Siostry dokupiły ziemi w Białej, a w przyszłym miesiącu pojadę do Rabki. No i derdy, nareszcie nasze, koniec remontów. Otwiera się jeszcze możliwość Lwowa. No, potrzeba dużo pieniędzy i pożyczka z banku. Siostra Faustyna została skierowana do pomocy w piekarni, a ja byłam wówczas wychowawczynią klasy. Siostra Feliksa to wielka nadzieja naszego domu. Wysoko urodzona, wykształcona. No i przede wszystkim wyrobiona duchowo. Prawda, matko? Ja siostrze pomogę. Ma jeszcze lata prób przed sobą. Marysiu. Marysiu, do szeregu. Szereg. Siostra Faustyna jest szczęśliwym dzieckiem Bożym. Na wieki wieków. Szczęść Boże. Co tam, pani Kowalowo? Wszyscy zdrowi? Zdrowi. Bułeczka. Dziękuję. Dziękujemy. Chlebuś z pieca prosto. Proszę. Dwa chleby, proszę. Chodzę, żeby odpocząć i nie cieszyć się modlitwą. Ja wiem, że siostra potrafi modlić się przy obowiązku. Ja nie potrafię. Bóg zawsze nad nami czuwa i znajduje rozwiązanie. Już go nie widzi. Jeśli człowiek wie, że Bóg jest dobry, miłosierny, że go przygarnie i że go przebaczy, to człowiek przyjdzie do Boga. Jeśli myśli, że On jest tylko sprawiedliwy, to będzie się bał i nie przyjdzie.
skoro przyjeżdżają goście, trzeba piec torty. Siostro Faustyno, mateczka się zgodziła, żeby siostra poszła do tortów. Siostro Marcelino, siostra poradzi tu sama z porządkami? Tak. Chodźmy. Dziękuję, siostro. Panie mój, dopomóż mi, aby moje oczy były miłosierne, żebym zawsze upatrywała się tego, co piękne w duszach ludzkich. Dopomóż mi, żeby moje ręce i nogi były miłosierne. Dopomóż mi, żeby moje serce było miłosierne. O Jezu, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. Siostro, proszę się za mnie pomodlić, proszę, siostro, za mnie i nie za mnie. Bez osobnego pozwolenia siostry nie wstaną ani wcześniej, ani później, jak o godzinie przepisanej. Siostra łamie regułę. Przyszła do mnie siostra Wiktoryna. Prosiła o modlitwę, bardzo cierpiała. Nie mogłam jej odmówić. Siostra Wiktoryna nie żyje od roku. Stamtąd przyszła. Siostro Faustyno. Ujrzałam Pana Jezusa w białej szacie. Jedną rękę miał
zniesioną jak do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty tutaj na piersiach. I z uchylenia szaty wychodziły dwa wielkie promienie. Jeden blady, a drugi czerwony. Patrzyłam na pana, patrzyłam i milczałam. A on powiedział, wymaluj obraz według tego, co widzisz. Z napisem, Jezu, ufam tobie. Powiedział mi, wymaluj obraz. Życie szare i monotonne. Ileż w tobie blasku. Żadna godzina nie jest podobna do drugiej. Zatem szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera? Nie zmieni się nigdy. Pieczętuje pieczęcią na wieki. Faustynka. Biedna Faustynka. Mówi się, że siostra ma jakieś wizje, że siostra jest fantastyczką. Niech się siostra przed tym broni. Ja przyniosłam obrazeczki. Wszystkie z Panem Jezusem. Proszę, proszę brać. Czy siostra umie malować? To wszystko, co mi opowiedziałaś, jest piękne, ale to dotyczy twojej duszy, rozumiesz? Ten obraz trzeba malować w swoim sercu. Siostra. Ale ty go maluj. Maluj go w swojej duszy. Udziel tych łask komu innemu, bo ja z nich nie umiem korzystać. Proszę, nie powierzaj mi rzeczy tak wielkich. Marnuję je tylko. Wiesz przecież.
Jego szata była biała. Jedną rękę miał zniesioną, jak do błogosławieństwa. Co to jest? Krew i woda. Aha. Serce. Lepiej, żeby siostra rozmawiała o tym z przełożonymi. Już rozmawiałam, ojcze. Więc jeszcze raz trzeba. Słuchaj, córko. Bywają różne złudzenia, rozumiesz? Ja ojcze ich nie szukam. Same przychodzą. Powiadam, rozmawiaj z matkami. Cóż ja mogę? Ja nie wiem, co na siostry działa. Ja siostry nie rozumiem. Mateczko kochana, trzeba namalować ten obraz. Pan Jezus bardzo prosi. A wszyscy ludzie go potrzebują. I nasze siostry też. Proszę, mateczko. Mówię nie. Żadnego obrazu, żadnych głoszeń, żadnych nowinek w kościele. Sprawa siostry Faustyny nie została postawiona jasno. My udajemy tylko, że nic się nie dzieje. Ależ matko, co? Co się dzieje? Mnie to niepokoi. Czy nie należałoby tej sprawy dać pod ocenę jakiegoś wytrawnego teologa? Ależ mateczko, nie ma żadnej potrzeby. Załatwimy to we własnym zakresie.